Cześć, z tej strony Kili, Kili Rider. Cześć wszystkim, z tej strony Kili, a oto kolejny już film na moim kanale. Dzisiaj testujemy taką oto Hondę CBR650R w super nowej konfiguracji z systemem e-clutch. E-clutch, e-clutch. Jedni mówią e-clutch, drudzy mówią e-clutch. Honda troszkę się zmieniła, inne światła, troszeczkę inne owiewki. Tylna rama, tylna część ramy została zmieniona. Inny zadupek, o, wygląda bardzo, bardzo ładnie. A to dlatego, że to nóweczka, bo mamy 57 km przejechane dopiero. Bez zbędnego gadania, ubieram się i zabieramy ją na testy. Okej, ja już ubrany, gotowy. Mamy ten system e-clutch, także sprzęgło będzie ciekawe. Nie będziemy go dzisiaj używać. 87 km przejechane, bardzo mało. A dużo fajniejszy wyświetlacz niż ostatnio w modelu, który miałem wcześniej okazję jeździć, czyli w tym 2022 roczniku. Ja z przyzwyczajenia to sprzęgło chwytam, no bez żadnych problemów ze sprzęgłem się rusza. No dobrze, a teraz już naprawdę staramy się nie korzystać z tego sprzęgła. Zobaczymy. No to, że taki test pierwszy, zatrzymam się i zobaczę, czy się zatrzymam. O, widzicie? Jak fajnie? No dobra. A teraz ruszę. W sumie bez problemu. Także robimy teraz jazdę bez sprzęgła. Typowo, bez używania sprzęgła. Zobaczymy. O, ho, ho. Z 1 na 2 skoczył luz. Także może faktycznie troszeczkę za mało dźwignię podniosłem. To był mało zdecydowany ruch nogą, stopą. No ale taki pierwszy fail zaliczony, jeśli tak to można nazwać. Raczej nie nazwałbym tego jakimś typowym minusem, to raczej tutaj moja wprawa. Redukcję. Kurczę, fajnie. Oj, do jedynki. No i zatrzymamy się. Kulturalnie. Pięknie. Naprawdę bardzo fajnie to działa. Nie spodziewałem się, że aż tak fajnie może to działać. A, i teraz co, jedynkę mam. Nie trzeba luzu wrzucać. Czy pan mnie puści? Puści. Oj, teraz jak już ten ruch nogą zrobiłem taki bardziej zdecydowany, to bardzo ładnie ta dwójeczka wskoczyła. Także to po prostu była wina typowo użytkownika. Nie chcę też cisnąć za bardzo tutaj Hondy, bo no 89 km, także motocykl na dotarciu. Trzeba powolutku, kulturalnie, ładnie go dotrzeć. Muszę sobie te lusterka trochę poprawić. No teraz jest w miarę. W miarę może być. No powiem wam, że świetnie to działa. Dużo, dużo lepiej, dużo tak gładziej, aniżeli quick shifter. Czym jest e-clutch? Opowiem wam w sumie może w takiej pełnej recenzji, a teraz są po prostu takie moje pierwsze wrażenia z jazdy. Jest to po prostu elektroniczne sprzęgło, krótko mówiąc, ale myślę, że zrobię taki film, w którym omówimy jego działanie i to, jak pracuje, bo no, trzeba przyznać, to ciekawe rozwiązanie. Honda tutaj jest prekursorem, jeśli chodzi o takie innowacyjne rozwiązania. Ja jak pierwszy raz poczytałem w ogóle o tym e-clutchu, to miałem wrażenie, że kurczę, skądś kojarzę coś takiego. Skądś kojarzę i się nie myliłem, bo jeśli pamiętacie, to miałem takiego FJ-era, który też miał automatyczne sprzęgło. Tam był półautomat. O, widzicie? Odruchowo za sprzęgło złapałem. W FJ-erze było podobnie, powiem wam. W FJ-erze klamki sprzęgła nie było i biegi się zmieniało tak jak tutaj, w trakcie jazdy po prostu. Do góry i tak samo do dołu. Sprzęgło było tam automatyczne, tak jak tutaj. I z tego, co nawet dobrze kojarzę, to zasada działania jest dosyć podobna. Tutaj jest dużo, dużo bardziej złożona. Wrażenia z jazdy były naprawdę zbliżone. Tylko, że tutaj jak ktoś chce, no to faktycznie za tą klamkę może, że tak powiem, złapać i jej po prostu używać. Bez najmniejszego problemu można tej
tego sprzęgła używać, jak ktoś lubi używać sprzęgła i tak dalej, to może i nie ma najmniejszego problemu. Ale jak nie, no to nie musi. Bardzo dobrze to działa. Ja miałem okazję ostatnio jeździć Aprilią, tą RS660. No i nie ujmując Aprilii, bo to też naprawdę bardzo fajny motocykl, no to tutaj ta skrzynia biegów to po prostu poezja. Tam redukcje były bardzo słabe i quickshifter praktycznie przy redukowaniu działał słabo. No a tutaj każda redukcja, no zobaczcie jak ładnie. Czy do góry? Kurczę, no przepięknie te biegi tutaj działają. Naprawdę, świetnie to działa. Zachwycam się może tą skrzynią, ale jest ekstra. Naprawdę jest ekstra. Co do Hondy, tak samej w sobie to dużo się nie zmieniło, więc może nie skupiam się na razie na pozycji, na tym jak ta Honda się prowadzi, jak jeździ. No bo jeśli macie ten rocznik 2022, model 2022, to dużych zmian podczas jazdy nie, że tak powiem, nie doświadczycie. W skrócie. Ale jak ktoś będzie kupował sobie Hondę, to szczerze, dopłaćcie do tego e-klacza. Naprawdę, ja już wiem, że warto dopłacić. Już wiem, że jakbym kupował, to bym dopłacił. No, pięknie to działa. Ach, te cztery cylindry. To jest to. Bardzo lubię Hondy. Jedyne co to w tej poprzedniej, troszeczkę dało się, można było troszeczkę ponarzekać na wibracje w okolicach 4-5 tysięcy obrotów. Zastanawiam się jak będzie tutaj. Mam nadzieję, że tak nie będzie. Na pierwszy rzut oka to w sumie nie czuć na tyłku aż takich wibracji, ale to mówię, pojedziemy w trasę i zobaczymy. Wcisnąłem sprzęgło i teraz przestało działać to wspomaganie. O, i teraz z powrotem jest ten automatyczne sprzęgło, jakby coś. Tutaj możemy sobie na zielone, to jedziemy, a za chwilę najwyżej pokażę wam co tutaj można zmieniać, bo pewnie dużo rzeczy można zmieniać. Dobra, przejdźmy sobie tak przez to menu może. Tutaj mamy, widzę, kontrolę trakcji, możemy ją wyłączyć, włączyć. Trip A, trip B, spalanie, total i tak dalej, takie zmianki. Fuel, o jeszcze raz fuel, no widzicie, o tak. I teraz mamy range, fuel, trzeba przytrzymać, zasięg 268, zostawimy sobie ten zasięg może. Także całe sterowanie się zmieniło. Ustawienia, shift pointy, trip auto reset, no tutaj takich podstaw. Język, można sobie bluetooth połączyć i tak dalej. No to wyjdźmy z tego. Czy to nie za bardzo wystaje cały ten e-klacz? No powiem wam, że faktycznie jak się na to spojrzy z pewnej perspektywy, no to on wystaje. Wystaje poza owiewkę i jest to pewien problem, ponieważ pewnie przy upadku na prawą stronę nasz e-klacz całkiem mocno może oberwać i się po prostu uszkodzić. Nie wiem ile będzie kosztowała sama część, ale kupując taką Hondę z tym systemem, pewnie bardzo, ale to bardzo chciałbym się wyposażyć w gmole, które zabezpieczyłyby mi ten e-klacz. I to pewnie byłby mój pierwszy upgrade w tym motocyklu. No nie ma co ukrywać, on wystaje. Więc trzeba na niego uważać. A dalej ten kolor petarda. I w ogóle w porównaniu do rocznika 2021 czy 2022, to poprawiła się znacząco jakość tych wszystkich plasticzków. Moim zdaniem one są wykonane teraz dużo, dużo, dużo lepiej. Klamki, plasticzki, nawet lakier położony jest ładniej. Zdecydowanie ładniej aniżeli w modelu 2022-2021. Czyli ta jakość się poprawiła. I to mi się podoba.